Cześć, witajcie. Cześć. Temat na dziś: zasilacze. Tak, ale nie ładowarki. Nie ładowarki, tylko zasilacze do różnych urządzeń, czyli takie, które wtykamy w gniazdko i najczęściej o nich zapominamy, bo zasilają nasz router, czy powiedzmy nasz dekoder, mnóstwo różnych urządzeń. Takie, wiecie, zewnętrzne na kabelku, jak je wybrać, jak znaleźć ten właściwy. Tak, bo wiesz, no jak mamy urządzenie z zasilaczem, to nie ma problemu, przeważnie kupujemy z zasilaczem. Natomiast problem polega na tym, jak na przykład to urządzenie sobie przeleżało, nie wiem, 2 lata w szufladzie, a zasilacz przeleżał w innej szufladzie razem z innymi zasilaczami i potem wyciągamy który to urządzenie, który, nie? Który to był, nie? Albo zasilacz nam się po prostu spsuł, zginął i szukamy zastępstwa. Wbrew temu, co się może niektórym wydawać, nie wszystkie urządzenia są zasilane w tej chwili przez USB. Nadal są produkowane nowe urządzenia, które nie mają gniazdka USB do zasilania, a oprócz tego no, jest cała masa urządzeń starych, które też są zasilane, tak powiem, w stary sposób. Czemu się nie stosuje USB-ów? Myślę, że głównym powodem jest cena. No popatrzcie, jak wygląda kabelek od takiego zwykłego zasilacza. To jest po prostu jedna rurka, druga rurka, dwa przewody, cyk. Wszystko. Koniec. Gniazdko USB i kabel USB to jest jednak dużo bardziej skomplikowana sprawa. Jeżeli produkujemy urządzenie, którego koszt wynosi kilkanaście dolarów, to obrywka pół dolara na gniazdku i kablu zasilającym to już jest to jakiś tam odczuwalny kawałek ceny tego urządzenia, nie? Więc nadal się takie zasilacze stosuje. Przy czym sprawa się o tyle ułatwiła. Kiedyś może pokażemy, to jest taki zwany zasilacz uniwersalny. O, zobaczcie, co tu miał. Różne końcówki do różnych rzeczy. Różne końcówki, tak, do różnych rzeczy. O, jeszcze tu jedną miał taką. I tak dalej. W tej chwili się o tyle uprościła sprawa, że zostały praktycznie tylko takie i takie, czyli te rurkowe, przy czym z rurką cieńszą i z rurką grubszą. O, tu jest taki z rurką grubszą, tu jest taki z rurką cieńszą, ale może nam się zdarzyć dziwadło, na przykład takie jak... O. Jak to? O, ja to pokażę bliżej. Takie coś. No jeżeli nam się zdarzy dziwadło... To mamy problem. Znaczy, mamy i nie mamy, bo z jednej strony prościej nam będzie znaleźć ten zasilacz, jeżeli go mamy gdzieś w szufladzie. No tak, to raczej ale będzie jeżeli tylko nam się jeden. Zepsuł, to już kicha. To już jest kicha, bo raczej czegoś takiego nie kupimy. To... Zdarzają się, czy tam na, można na poszukać, aukcjach, tak, czy coś, ale trzeba po prostu patrzeć na oko, bo rzadko kiedy ktoś wpisuje nazwę takiej wtyczki, a często też ta wtyczka nie ma jakiejś tam nazwy, oznaczenia, określenia. Tak, czasem to jest jakieś określenie producenta, które nigdzie w ogóle nie występuje i oprócz niego to tam nikt takiej wtyczki nie stosował na przykład. No nie? Można szukać zasilacz do XXX. No, a, to wtedy prędzej, jest szansa, że się coś trafi, no ale może się okazać, że nadal kicha. No wiesz co, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy jednak o tanich urządzeniach, to częściej najprostszym wyjściem będzie po prostu kupić całe urządzenie nowe z zasilaczem. No ale dobra, to mniejsza o to. Skoncentrujmy się na tych najbardziej typowych przypadkach, czyli tych wtyczkach takich okrągłych. Jeżeli chodzi o USB, to w zasadzie mieliśmy jeden parametr taki najważniejszy, czyli typ USB, no bo jak był nie taki, to nam po prostu nie wlazł. No i moc. Przy czym no, moc była o tyle nie tak bardzo istotna, że jak była za mała, to po prostu się nam to wszystko wolniej ładowało i tak dalej. Jeżeli chodzi o zasilanie urządzeń, to tych parametrów jest trochę więcej. Znaczy tak, zaczynamy od wtyczki oczywiście, no bo jeżeli nie włożymy, no to nic nie będzie. Nie będzie niczego, jak to mawiał pewien kandydat na posła, czy chyba prezydenta nawet. Prezydenta, tak. No i teraz się zaczynają schody, bo tak. Mamy tutaj tak naprawdę dwa parametry typowo elektryczne, w zasadzie trzy. Czyli czy to jest prąd stały, czy prąd zmienny, bo sporo zasilaczy to są zasilacze prądu zmiennego, a nie stałego. Bo tak, po prostu, bo tak se producent wymyślił, że bardziej mu pasuje prąd zmienny na wejściu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest napięcie. I trzecia rzecz to jest no albo moc, albo prąd. Przeważnie w takich zasilaczach się prąd podaje. No tak, nie. Moc to właśnie przy ładowarkach, a tu się podaje prąd. Jak sobie popatrzysz, to... Tak, no i to wszystko znajdziecie na tabliczce znamionowej takiego zasilacza. No najgorzej, jak zasilacz tego nie ma, bo na przykład się starł albo odkleił. No nie, to wtedy ja bym w ogóle nie ryzykował podłączenia. To lepiej nie ryzykujcie właśnie podłączania tego. I teraz tak, jeżeli jest prąd zmienny, to jakby jeden problem nam odpada, natomiast jeżeli jest prąd stały, to jeszcze dochodzi nam polaryzacja. Jak sobie popatrzymy na to gniazdko, to niektóre zasilacze mają minus na zewnątrz, a plus w środku, a niektóre odwrotnie. A niektóre odwrotnie. I to też musi być zapisane. No chyba, że mamy zasilacz, prawda, uniwersalny, gdzie mogę sobie zmieniać zarówno napięcie, jak i właśnie polaryzację plusa, minusa na wtyczce, ale to rzadko się zdarza, no to jest po prostu uniwersalny zasilacz do wszystkiego,
jakieś po prostu musiałem taki kupić, bo takim się ratowałem, jak mi się ten właściwie spalił. Okazało się, że urządzenia już dawno nie ma, do którego to kupiłem, a ten zasilacz nadal ma mi, co najlepsze, nadal działa. No tak, przy czym no, uniwersalny zasilacz jest... Ma to do siebie, że nie do wszystkiego się nada. O tyle fajnie, że jest uniwersalny, natomiast tutaj trzeba uważać, żeby nam się to po prostu tutaj coś nie poprzesuwało. No. Generalnie tak, wszystko powinno być napisane na tabliczce znamionowej zasilacza, czyli i napięcie, i prąd, przy czym jeżeli jest napięcie zmienne, to jest taka falka, jak jest stałe, to jest taka kreseczka. No, albo piszemy AC/DC. Albo AC/DC. Jest też zaznaczona polaryzacja, czyli czy tam w środku jest plus, czy w środku jest minus. No i co? I na urządzeniu powinno być dokładnie to samo, czyli powinno być powiedziane, jakie on chce napięcie. I jeżeli napięcie stałe, to też powinno być gniazdko rozrysowane, gdzie plus, gdzie minus. Czasami tego nie ma, to nie zawsze jest. No i oczywiście prąd, jaki pobiera. Oczywiście możemy zasilacz mocniejszy użyć, to znaczy za mocny, bo to się jakby nic nie stanie. Jeżeli zasilacz ma, nie wiem, 1000 mA, a urządzenie chce 700, to naprawdę spokojnie to się nic nie stanie, to można to podpinać. Natomiast no, z napięciem no to już nie. No bo jeżeli jest urządzenie na 9 V, a podepniemy mu 24 V, a są takie zasilacze 24 V, to jest spora szansa, że po prostu poleci dymek. No w wypadku, kiedy na przykład do, nie wiem, 12-voltowego urządzenia podłączymy 14-voltowy zasilacz, to się nie powinno nic stać. Z drugiej strony... No ryzykujemy zawsze trochę. No. Tak, najlepiej jest jednak, żeby to było dopasowane. Jak będzie za mało, to po prostu urządzenie nam nie ruszy tutaj. Tu w drugą stronę no mniej ryzykujemy, bo... Ryzykujemy, zadziała albo nie zadziała. Tak. I teraz tak. Co zrobić, jeżeli nie mamy pewności, na przykład jeżeli chodzi o polaryzację? Jeżeli nam na tym urządzeniu mocno zależy, to dobrze by było po prostu pogooglać. Gdzieś się powinno znaleźć jakiegoś PDF-a z instrukcją, gdzie to po prostu będzie napisane. Albo ktoś gdzieś coś tam napisał. Jeżeli nam na urządzeniu mniej zależy, to możemy po prostu spróbować raz tak, raz tak. Nie powinno się nic stać. Większość urządzeń ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilacza. Czyli jeżeli plus z minusem zamienimy, to raczej się nic nie powinno stać. Oczywiście, jeżeli to jest taki zupełnie absolutnie najtańszy Chińczyk, to bardzo możliwe, że zaoszczędził kolejne 2 centy na diodzie zabezpieczającej i, no i spalimy, dlatego mówię, no zależy od tego, czy nam na tym urządzeniu chociaż trochę zależy, czy nie. No i to w zasadzie tyle, czyli tak, po pierwsze musimy dopasować wtyczkę, po drugie musimy dopasować napięcie, po trzecie musimy dopasować prąd. Tyle. I tyle. I wszystko to znajdujemy na etykiecie zasilacza i pamiętajcie, jak nie macie pewności, to nie podłączajcie po prostu. Tak, a jeżeli też nie macie pewności, a jednak chcielibyście to urządzenie uruchomić, to najlepiej wziąć to po prostu w łapki i przejść się do sklepu z elektroniką. Nie do elektromarketu, bo tam sprzedawca to raczej... Sprzedawca nie będzie nic wiedział. To tak, są takie małe sklepy, w Łodzi to ja mogę podpowiedzieć, gdzie, ale w innych miastach no, musicie poszukać, zapytać się na forach elektroników, tam wam pewnie od razu zamkną temat hermetyczny, ale w każdym razie są takie sklepiki wyspecjalizowane, tam najczęściej siedzi facet, który ma pojęcie o tym, co sprzedaje i jest spora szansa, że wam to dobierze. Tak, albo wam dobierze zasilacz, albo wam przynajmniej powie, czego powinniście szukać, jeżeli takiego nie będzie miał. Polecam, bo naprawdę bardzo często w takich sklepach są mocno ogarnięci ludzie, którzy wiedzą, co sprzedają i mają po prostu o tym pojęcie. Albo do serwisu takiego właśnie. Można... Jeszcze przeżyło kilka serwisów RTV w różnych miejscach, tak, które się zajmują naprawianiem tych urządzeń i tam też można po prostu powiedzieć, panie, nie działa, już. No, bo najgorsze jest to, że w tej chwili w zasadzie wszystko jest sprzedawane jednorazowe i nie ma na przykład opcji do kupienia zasilacza. Tak, no dlatego trzeba się takimi właśnie uniwersalnymi. Więc właśnie to jest to, stąd się zrobił taki rynek. A swoją drogą, jak zobaczycie gdzieś w jakimś markecie na jakimś takim pudle z przecenionymi rzeczami taki uniwersalny zasilacz za parę złotych, kupcie, bo to tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Warto po prostu nawet spojrzeć na jakość wykończenia tego urządzenia, no bo jeżeli obudowa będzie w miarę porządna i przewód w miarę porządny, to jest szansa, że to, co w środku również jest w miarę sensownej jakości. A jak to się będzie rozłaziło w dłoniach, no to już raczej odłóż się też. No dobra, no i oby wam się urządzenia nie popaliły po tego wszystkiego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.